Paco Power System Imax, najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej. Polecam. Łukasz Maciec. Sobota 28 września, zatem za tydzień Puchar Polski w kulturystyce i fitness w Kielcach. Podczas tych zawodów wystąpi spora grupa zawodników klubu sportowego Paco. Niestety wśród nich zabraknie naszej czołowej fitnesski Luizy Szareckiej. Dlaczego? Dlatego, że mam dużo braków, miałam przerwę w treningach, w wakacje, w związku z tym nie znam, że się przygotować z formą. Teraz na te najbliższe zawody, mam nadzieję, że mi się uda do mistrzostw Polski. No właśnie, Luiza, wróciłaś już do treningu, no i dzisiaj tak mieliśmy okazję podglądać te twoje poczynania na siłowni, dosyć ostro zasuwasz. No właśnie, chciałam dodać, że bardzo kiepsko mi na razie idzie, powroty są bardzo ciężkie, szybko się traci forma, właściwie 2 tygodnie przerwy i nietrzymania diety niweczy pracę roczną, także wszystko jeszcze jest przede mną i od nowa zaczynam zabawę. No nie da się ukryć, że wakacje rozleniwiają nie tylko zawodników, ale wszystkich, ale mamy nadzieję, że właśnie po wakacjach wszyscy wrócą do nas na siłownię. Już za chwilę studenci pojawią się w Lublinie i będzie tutaj raźniej ćwiczyć w naszym klubie. No zgadza się, zdecydowanie w październiku więcej osób przybywa i dobrze, bo im więcej osób, tym większa motywacja, inni też ćwiczą. Człowiek stara się ćwiczyć jak najlepiej i wtedy wpada się już w regularność. No, najważniejsze, żeby zacząć po wakacjach najpierw rozruch 2-tygodniowy, a ja w tej chwili powoli wdrażam się w treningi siłowe, budowania siły. Później trochę masy mięśniowej chcę nabrać, no i zobaczymy, jak mi wyjdzie w tym roku, czy w ogóle dam radę wystartować, bo różnie to bywa z tym. No, Mistrzostwa Polski, no, dobre pół roku przed nami treningu. Ja myślę, że wśród osób, które pojawią się tutaj na siłowni w październiku, może w listopadzie, znajdzie się ktoś, kto by spróbował któraś z pań wystartować razem z tobą w zawodach. No, na pewno byłoby raźniej przygotowywać się we dwie, a może nawet i trzy. No, zdecydowanie byłoby fajniej, bo zawsze to są porównania, zawsze się człowiek motywuje też lepiej, jak widzi inne dziewczyny, które się przygotowują obok, porównuje się na bieżąco i czy to może zadziałać w jakiś sposób, jeżeli ktoś ma kiepską, słabą psychikę, no to się zdemotywuje, jeżeli widzi, że druga osoba lepiej już wygląda, ale zdecydowanie jest jednak lepiej się motywować pozytywnie, więc do przodu, jeszcze raz do przodu, jeżeli się widzi, że ktoś już dobrze jest przygotowany do zawodów, to też trzeba szybko gonić, albo nawet najlepiej przegonić z formą, o ile to jeszcze jest możliwe. Pół roku to jest dużo i mało, wiele można zrobić, ale wiele rzeczy też się nie da nadrobić, więc te przerwy, zwłaszcza ta moja przerwa wakacyjna, no na pewno na dobre mi nie wyszło. No, zobaczymy, na ile jestem w stanie to jakoś tam nadrobić. Nie zobaczymy cię wśród zawodniczek startujących w Kielcach, ale pojawisz się może na widowni i pojedziesz podglądać rywalki? Oczywiście, zawsze mnie interesują zawody, staram się jeździć na nie regularnie, teraz może trochę mniej, ale był czas, kiedy jeździłam nawet do Gdańska, żeby podpatrzeć dziewczyny, zawodników. No, tym bardziej teraz mnie zawody jeszcze bardziej interesują, no bo wiadomo, jeżeli się występowało, startowało, no to jeszcze to zaangażowanie jest większe nawet jako kibica i obserwatora. Także jestem bardzo ciekawa, jakie dziewczyny wystartują tutaj w Pucharze i jak będą miały przygotowaną formę, może ktoś nowy. Ja planowałam zmienić w ogóle kategorię na fitness sylwetkowy, ale podejrzewam, że tego to już nie uda mi się w tym roku zrobić, więc będę się starała wystartować w bikini. W Kielcach na pewno będziemy trzymali mocno kciuki za Kubę Potockiego, eliminację do Mistrzostw Świata, do Marrakeszu. Kuba jest w świetnej formie, możecie zobaczyć to wszyscy na internecie, zamieszczam na Facebooku co kilka dni swoje zdjęcia. No wierzymy, że Kuba wygra zawody i zakwalifikuje się do Mistrzostw Świata? No ja myślę, że tak, że ma ku temu wszelkie szanse, wygląda świetnie. Zresztą Kuba od wielu lat bardzo dobrze się przygotowuje do zawodów, jest bardzo doświadczonym zawodnikiem, pomaga też innym zawodnikom i zawodniczkom. Także myślę, że nie tylko umie się przygotować sam do zawodów, ale także inne osoby. Także trzymamy mocno za niego kciuki. Zatem do zobaczenia, Luiza, w Kielcach. Po zawodach będę prosił Ciebie o ocenę, więc przyglądaj się bacznie konkurentkom i ocenisz dla Paco.pl, jak wyglądała rywalizacja wśród pań fitness. Przyjemnością i polecam obejrzenie takich zawodów, jeżeli nie bycie tam i uczestniczenie jako obserwator, to przynajmniej przez kanał Paco YouTube'a. No to fajnie.